Witam i zapraszam na wykład, na którym będzie można poznać niektóre tajemnice potęgi Japonii. Dowiecie się m.in. jakie wady i zalety ma wyspiarskie położenie tego kraju, jakie czynniki kształtują klimat, a przede wszystkim co spowodowało, że Japonia jest jednym z najbogatszych krajów świata. Zapraszam. Japonia jest krajem wyspiarskim, leżącym u wschodnich wybrzeży Azji. Składa się z czterech dużych wysp: Honshu, Hokkaido, Kyushu i Shikoku oraz około 3000 mniejszych wysepek. Ogólna powierzchnia Japonii jest niewiele większa niż naszego kraju, wynosi bowiem 377 700 km2, podczas gdy Polski 312 000 km2. Około 66% powierzchni całego kraju zajmują lasy, co jest wskaźnikiem niezwykle wysokim zarówno w skali kontynentu, jak i w skali całego świata. Przeważająca część powierzchni wysp to obszary górskie o urozmaiconej rzeźbie i znacznych wysokościach, które w dużej mierze porośnięte są przez lasy. Tereny nizinne, które są w tym kraju podstawą rozwoju osadnictwa i gospodarki, zajmują zaledwie 10% powierzchni i znajdują się praktycznie wyłącznie wzdłuż wybrzeży. Wyspy japońskie położone są w strefie aktywności sejsmicznej. Powodem tego jest stykanie się dwóch płyt litosfery właśnie w tym miejscu. Bardzo częste są więc trzęsienia ziemi. Ich liczba dochodzi nawet do kilku tysięcy rocznie. Kiedy aktywność sejsmiczna ma miejsce na dnie oceanu, tworzą się bardzo wysokie fale zwane tsunami, które wdzierają się w głąb lądu. Dodatkowym zagrożeniem są wulkany. Nie brak ich jest w Japonii, zarówno tych czynnych, jak i wygasłych. Najwyższym czynnym wulkanem jest sięgająca 3776 metrów nad poziom morza święta góra Japończyków, czyli Fujiyama. Rzeki w Japonii z powodu dużego nachylenia stoków są krótkie, lecz mają bardzo duży spadek, a tym samym potencjał hydroenergetyczny. Wykorzystywane są więc do produkcji energii w elektrowniach wodnych, co dla tego kraju jest niezwykle istotne, gdyż nie posiada on zbyt wielu surowców mineralnych. Najdłuższa rzeka to Shinano na Honshu, która liczy 367 km. Wielkim skarbem Japonii jest długa linia brzegowa, dzięki której mogły powstać porty morskie, ułatwiające kontakt i handel nie tylko pomiędzy wyspami, ale również z całym światem. Klimat panujący w Japonii jest niezwykle zróżnicowany z uwagi na znaczną rozciągłość południkową kraju. Klimat umiarkowany panuje w części północnej i obejmuje w całości wyspę Hokkaido. Na wyspie Honshu, Shikoku i Kyushu dominuje klimat podzwrotnikowy, a północne krańce Kyushu i Ryukyu cechuje klimat zwrotnikowy. Pomimo różnorodności stref klimatycznych, na terenie całej Japonii występuje klimat monsunowy. Monsun zimowy przynosi pochmurną pogodę i obfite opady. Z monsunem letnim natomiast związane jest pojawianie się tajfunów, którym towarzyszą gwałtowne ulewy i powodzie. Dodatkowym czynnikiem wywierającym wpływ na warunki klimatyczne wybrzeży są prądy morskie. Wybrzeże wyspy Hokkaido i północno-wschodniej części Honshu opływa zimny prąd nazwany Oyasibo. Natomiast wybrzeża zachodnie i południowo-zachodnie opływa ciepły prąd Kurosawa. W miejscu, gdzie oba prądy morskie stykają się ze sobą, tworzą się dogodne warunki dla rozwoju planktonu morskiego, który przyciąga ogromne ławice ryb, tworząc w ten sposób doskonałe rejony połowowe. Liczba ludności Japonii wynosi w przybliżeniu 128 milionów, a średnia gęstość zaludnienia sięga 337 osób na kilometr kwadratowy. Najwięcej ludzi zamieszkuje wyspy Honshu, Kyushu i Shikoku. Tam też, w największych miastach, gęstość zaludnienia osiąga imponującą wielkość dochodzącą do kilkunastu tysięcy osób na metr kwadratowy.
Wysoka liczba ludności spowodowana jest przede wszystkim przyrostem naturalnym, jaki miał miejsce na początku XX wieku. Ten z kolei był efektem dynamicznie rozwijającej się gospodarki właśnie w tym okresie. Obecnie przyrost naturalny nie jest już tak duży, co przekłada się na ogólny wiek społeczeństwa, które się starzeje. Oznacza to, że stosunkowo mało jest ludzi młodych i dużo ludzi starych. Tendencja ta nie jest typowa dla krajów azjatyckich. Swoją strukturą wieku Japonia wpisuje się raczej do krajów wysoko rozwiniętych. Przeciętna długość życia to dla kobiet 84, a dla mężczyzn 77 lat i jest to wskaźnik zdecydowanie najwyższy na świecie. Gospodarka Japonii zajmuje czołowe miejsce w gospodarce światowej. Historia jej niesłychanie dynamicznego rozwoju sięga II wojny światowej. Klęska, jaką wtedy poniósł ten kraj, stała się jakby motorem napędowym do podjęcia właściwych decyzji prowadzących do sukcesu. Przede wszystkim postawiono na edukację, co bardzo szybko zaowocowało dużą ilością wysoko wykwalifikowanych i zdyscyplinowanych pracowników, a to z kolei przekładało się bezpośrednio na jakość i wydajność pracy. Przemyślano również decyzje dotyczące produkcji. Uruchamiano poszczególne gałęzie przemysłu tak, aby w pewien sposób zaspokajały się nawzajem. Przykładowo, przemysł hutniczy wytwarzał półprodukty wykorzystywane potem w przemyśle stoczniowym do budowy statków. Statki z kolei były niezbędne do rozwoju transportu morskiego, dzięki któremu można było importować surowce, na których niedostatek cierpi Japonia. A jak wiadomo, surowce są niezbędne w zakładach produkcyjnych, które zresztą lokalizowano właśnie w portach. Kolejne, coraz bardziej nowoczesne gałęzie przemysłu rozwijały się na bazie poprzednich. Takim właśnie sposobem Japonia dołączyła do krajów wysoko rozwiniętych i wytwarza 14% produktu światowego brutto, zajmując drugie miejsce na świecie, zaraz po Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Cechą charakterystyczną przemysłu Japonii jest koncentracja wzdłuż wybrzeży oraz wokół największych ośrodków miejskich. Do czterech największych regionów zaliczymy Tokio Yokohama, Osaka Kobe, Nagoya i północ wyspy Kyushu. Myślę, że każdy z łatwością potrafiłby wymienić nazwy choć kilku japońskich koncernów, m.in. Toyota, Nissan, Honda lub Toshiba. Na wysokim poziomie jest przemysł elektroniczny, optyczny i mechaniki precyzyjnej. Zresztą ponad połowa komputerów produkowanych na świecie pochodzi właśnie z Japonii. Także aparaty fotograficzne, zegarki czy lornetki, które posiadamy w domach, bardzo często pochodzą właśnie z tego kraju. Poziom japońskiego rolnictwa również jest niezwykle wysoki. I to pomimo mało sprzyjających warunków. Dzieje się tak za sprawą świetnej organizacji i zmechanizowania pracy. Przykładowo, ryż uprawia się nawet na najmniejszym skrawku ziemi. Zbocza gór są tarasowane i przygotowywane w najdrobniejszych szczegółach tak, aby wykorzystać każdy kawałek gruntu. Nawet sprzęt rolniczy jest zminiaturyzowany i dostosowany do potrzeb rolnictwa. Dzięki sprzyjającemu klimatowi z niektórych gatunków roślin uprawnych plony uzyskuje się nawet dwa razy do roku, a uprawia się przede wszystkim ryż, pszenicę, jęczmień i ziemniaki. Hodowla zwierząt nie ma już tak dużego znaczenia, przede wszystkim z powodu niedoboru miejsc, na których można by było wypasać bydło. Dietę uzupełniają za to ryby, które mieszkańcy Japonii spożywają w imponujących ilościach. Jak wyliczono, jest to około 66 kg na osobę rocznie. Patrząc z perspektywy na całokształt gospodarczy Japonii, nie trudno zrozumieć bardzo niski poziom bezrobocia. Pracowitość Japończyków jest wręcz dla wielu ludzi niewyobrażalna. Urlopy trwają tam z reguły 7 dni w roku, a pracownicy pracują zazwyczaj całe życie w jednej firmie. Ta identyfikacja z pracodawcą i miejscem pracy jest tak duża, że poświęcanie swojego wolnego czasu dla dobra firmy nie stanowi dla nikogo problemu. Wręcz przeciwnie. Dobrowolnie, wedle panujących obyczajów, pracownicy
pojawiają się w pracy godzinę wcześniej, aby perfekcyjnie przygotować swoje stanowisko pracy. Podsumujmy krótko najważniejsze informacje. Japonia jest krajem położonym na wyspach. Wyspy cechuje duża aktywność sejsmiczna. Japonia to najlepiej rozwinięty gospodarczo kraj Azji oraz jeden z najbogatszych krajów świata. Wysoki poziom gospodarczy Japonia uzyskała dzięki wykształceniu, tradycji, przywiązaniu do pracy oraz umiejętnemu wykorzystaniu środowiska naturalnego.